Witam ponownie. Dzisiaj kolejna lekcja z matematyki. Dość dużo zadań. Równania wykładnicze. Przypominam, że w playlistach jest cała fizyka licealna i również jest playlista z lekcjami z matematyki i będzie tych lekcji coraz więcej. Więc jak postępujemy w równaniach wykładniczych? To potrzebujemy jakieś narzędzia i schemat działania. Więc naszymi tu skorzystamy z takich własności. Więc przede wszystkim, że iloczyn w a do potęgi n z a do potęgi n to jest to samo co a do wykładnika u tego n plus n. Również skorzystamy z faktu, że a podniesione do potęgi jakiejś n i całość do potęgi n to jest to samo co a do potęgi równej iloczynowi tych dwóch wykładników. Również będzie nam potrzebna ta własność logarytmów, że logarytm z a do pewnej potęgi, już nie, tu akurat jest dziesięty logarytm, ale to może być dowolny logarytm. Logarytm z a do pewnej potęgi to jest to samo, co to n może wyjść tu przed logarytm, czyli będzie to n razy logarytm z tego a. Również będziemy wykorzystywali dzisiaj tą własność, że a do minus n to jest to samo, co 1 przez a do n. I przypominam, że jak mamy symbol ln, to jest logarytm naturalny, czyli logarytm w podstawie e, gdzie jest e jest liczbą Eulera. A jak jest logarytm bez podstawy, to rozumiem, że to jest logarytm o podstawie 10. No i teraz, jaka jest idea rozwiązywania równań wykładniczych? Staramy się sprowadzić to równanie do, jak ono nie jest zbyt trudne, to do tej postaci, czyli że a do b równa się a do c, czyli że po obu stronach chcemy uzyskać tą samą podstawę podniesioną do jakiejś potęgi, to wtedy jest dość prosto, bo jeżeli mamy tą samą podstawę, to jeżeli lewa strona jest równa prawej stronie, no to te wykładniki są równe, czyli b równa się c. Jeżeli nasza niewiadoma jest gdzieś tam ukryta w tym b i c, to możemy wtedy ją właśnie sprowadzić nagle na ten poziom, czyli już znaczy sprawić, że już nie będzie wykładniku, tak? No, ale czasami tak bywa, że nie da się obu stron przedstawić jako tej samej wielkości podniesionej do jakiejś tam potęgi. To wtedy niestety, czy jak mamy równanie a do x równa się b i tego b nie da się zapisać jako a do pewnej potęgi. To wtedy niestety, a nasza niewiadoma na przykład jest gdzieś ukryta w tym x, to niestety, znaczy wykorzystujemy logarytmy, czy logarytmujemy lewą stronę i prawą stronę i wtedy korzystamy z tej zależności, że to ten wykładnik może wyjść przed logarytm, czyli jeżeli nasza niewiadoma jest ukryta w tym x, w tym wykładniku, no to ten wykładnik przejdzie nam tu na początek, wtedy na przykład podzielimy przez ten logarytm z a, on będzie tu pod spodem i będziemy zajmować się już tą naszą, czy wyrażeniem, które zawiera naszą niewiadomą. No to co? Mamy wszelkie nasze narzędzia, są wystarczające i teraz przejdźmy do zadania pierwszego. I tu zauważamy, no właśnie, chcemy mieć po jednej stronie zarówno w tej metodzie prostszej, jak i w tej trudniejszej, chcemy mieć po jednej stronie tylko jedną funkcję wykładniczą, czyli nie ich sumę czy różnicę. No to więc tu mamy funkcje wykładnicze i chcemy, żeby była tu jedna liczba podniesiona do jakiejś potęgi, więc trzeba to jakoś zrobić. No zwykle staramy się wtedy coś wyłączyć z tych kilku wyrazów, no i z tą liczbą w nawiasie, która tam pozostanie, coś zrobić. Więc tu zauważamy, że to jest 3 i to jest x i to jest 3 też do potęgi x. No to możemy, zauważamy, że jakbyśmy zapisali to 3 do x plus 2 zgodnie z tym wzorem, bo to działa w obie strony, jako właśnie 3 razy 3 do potęgi x razy 3 do potęgi 2, a 3 do potęgi 2 to jest 9, to moglibyśmy potem to 3 do potęgi x wyłączyć przed nawias. Jeszcze przyjrzyjmy się
dzisiaj. Tu jest 3, a tu jest 81. 81 no to jest 9 razy 9. 9 to jest 3 razy 3, czy 3 do drugiej. Czy 81 to jest, 3, to jest 9 razy 9, czyli 3 do drugiej, całość jeszcze do drugiej. Czyli korzystając z tego, z tej zależności, to jest znaczy 3 do czwartej. Tak? Czyli już widzimy, że tu jest 3 do potęgi x, 3 do potęgi x, tu jest 3 do czwartej, tylko ta, z tą ósemką mamy pewien problem. No ale tu jest jakieś odejmowanie i teraz jak to po wyłączeniu tego 3 do potęgi x przed nawias, to mamy nadzieję, że w tym nawiasie będzie coś, co sprawi, że ta ósemka przestanie nam przeszkadzać. No, nie mamy innego wyjścia, więc musimy to zrobić. Więc zmieniamy formę tego pierwszego wyrażenia. To będzie raczej 3 do drugiej razy 3 do x minus 3 do x równa się, i tu zapiszę 8 razy 3 do czwartej. Do czwartej wyłączam to 3 do x, do potęgi x przed nawias, 3 do potęgi x w nawiasie będzie, no 3 do kwadratu to jest 9, czy będzie 9, a tu zostaje nam 1, równa się, a 3 do minus czwartej, 3 do czwartej, to pamiętam, no to można 3 do czwartej, jak to mamy, w mianowniku mamy czwórkę, to jest to samo, co ta podstawa podniesiona do potęgi ujemnej, tak? Czyli równa się 8 razy 3 do minus czwartej. Bo 1 przez 3 do czwartej to jest to samo, co 3 do minus czwartej. No w takim razie tu możemy odjąć 9 minus 1. Już widzimy, że rzeczywiście ta ósemka może, nasz główny problem zniknie, bo będzie tu 8 i tu 8 i to skrócimy. I zostaną tylko po obu stronach wyrażenia, które są tą samą liczbą podniesioną do jakiejś potęgi, czyli będziemy mogli skorzystać z tej własności. Tak? No to zapiszmy, czy mamy 3 razy x razy 8 równa się 8 razy 3 do minus czwartej. Dzielimy obie strony przez 8, czyli 3 do x równa się 3 do minus czwartej. Tak, podstawy są takie same, a lewa strona jest równa prawej, to wykładniki też muszą być takie same. Czyli mamy rozwiązanie, że x równa się minus 4. I już widzimy, że z kilku własności, które tu są wypisane skorzystaliśmy, tak? A to zadanie teraz drugie. Teraz drugie zadanie. I tu widzimy, że po obu stronach mamy już na szczęście po jednej liczbie podniesionej do jakiejś potęgi, no ale widzimy, że podstawy tych funkcji wykładniczych nie są takie same. No i teraz my staramy się sprowadzić na końcu równanie do postaci, no najlepiej byłoby do takiej postaci, gdzie mamy po obu stronach tylko jedną liczbę podniesioną do jakiejś potęgi i że ta podstawa tej liczby jest taka sama. Jeżeli tego by się nie dało zrobić, to trzeba by do tej postaci sprowadzić i używać logarytmów. Zobaczmy, no zawsze mamy nadzieję, że da się tą prostszą wersję wykorzystać, więc tu niby są różne te podstawy tych funkcji wykładniczych, ale wiemy, że między trójką a dziewiątką jest związek prosty. 9 to jest 3 razy 3, czy 3 do drugiej, czyli z pewnością zapiszemy to 9 jako 3 do drugiej. Wtedy mamy 3 do potęgi drugiej i całość jeszcze do tej potęgi. No to wtedy możemy skorzystać z tego wzoru, czyli coś do potęgi i całość jeszcze do pewnej potęgi to jest to samo, to co ta podstawa do iloczynu tych wykładników, czyli wtedy byłoby to 3 do drugiej, całość do 2x minus 5, to byłoby to samo, co 3 do potęgi 2 razy w nawiasie 2 minus 5. I wtedy mielibyśmy tu i po lewej i prawej stronie tą samą podstawę podnoszą do pewnej potęgi, więc wystarczyłoby wtedy porównać wykładniki. No to więc zróbmy. Na razie z lewą stroną nic nie robię, czy 3 x plus 2 równa się, i dziewiątkę zapisuję, tak jak już mówiłem, jako 3 do drugiej i całość podnosimy do potęgi 2x
minus 5. To i zgodnie z tym wzorem to jest to samo co A, czyli te nasze 3 do iloczynu tych wykładników. No to, żeby po kolei było, to już w pamięci nie będę robił tego. 3x plus 2 równa się, wymnażam teraz, a to jeszcze zapiszę, to jest to samo co 3 do potęgi 2, 2x minus 1. Do iloczynu tych wykładników, tak? To muszę znowu wymnożyć teraz. 3 do potęgi x plus 2 równa się 3 do potęgi 2 razy 2x, to jest 4x. 2 razy minus 5 to jest minus 10. 10 podstawy są takie same, więc wykładniki muszą być równe. Więc x plus 2 równa się 4x minus 10. Minus 10. I teraz zauważam, chcemy to obliczyć, więc zwykle się przenosi wyrażenia z tą zmienną, czyli x na lewą stronę, a wyrażenie, które nie zawiera, na prawo, ale lepiej zawsze popatrzeć, bo lepiej mieć to wyrażenie, które zawiera zmienną x w pierwszej potędze, a tu po obu stronach są w pierwszej potędze, żeby to wyrażenie przed x miało znak plus, tak? Więc ja bym, gdybym ja to robił, to przeniósł wraz z x na prawą stronę, bo zauważam, że to jest 4x, będzie minus x, to będzie 3x plus 3x, tak? Ale jak ktoś by przeniósł na lewą stronę, to potem by musiał pomnożyć przez minus 1, czy podzielić przez minus 1. Ale ja robię po swojemu, więc to będzie tak, 2 jak było, 10 przejdzie z plusem na drugą stronę, czyli plus 10 równa się 4x minus x. To jest inaczej, 12 równa się 4x minus 1x, to jest 3x. 3x i z tego dzielimy przez 3, czyli odwracamy te strony, znaczy zamieniamy strony, to się równa 12 przez 3 równa się 4. No i tu na szczęście udało nam się dopowiedzieć do tej postaci, że po obu stronach mieliśmy po jednej funkcji wykładniczej i że podstawa tej funkcji wykładniczej była taka sama, więc mogliśmy skorzystać z tej wersji tego równania i rozwiązanie wtedy jest dość proste. No to zadanie trzecie teraz. Teraz trzecie zadanie. Kolejne stopnie trudności. Tu znowu na szczęście mamy po obu stronach tylko jedną liczbę podniesioną do jakiejś potęgi. W tym zadaniu poprzednim wystarczyło zauważyć, że jedną z tych liczb podnoszonych do potęgi, czy jedna z tych podstaw funkcji wykładniczej, że da się przedstawić jako jakaś potęga podstawy funkcji wykładniczej po innej stronie. A tu widzimy, że 16 no to nie jest żadna potęga liczby 8, ale coś łączy te dwie podstawy. Liczba 2, bo możemy wyrazić tą liczbę 8 jako 2 do potęgi trzeciej, a 16 4 z 4, czyli 2 do potęgi czwartej, to wtedy mielibyśmy po obu stronach tą samą podstawę podnoszoną do potęgi, a skorzystamy wtedy z tego wzoru, że a do n i całość jeszcze do m to jest to samo co a do iloczynu tych wykładników, więc w takim razie już praktycznie mamy plan, aby po obu stronach była ta sama podstawa znaczy funkcji wykładniczej podnoszona do jakichś potęg. No to więc zawijamy w takim razie, czyli 2 do trzeciej i całość do 4x minus 10 równa się, to jest 2 do czwartej i całość do 6x minus 4. Znaczy zobaczcie, że ja piszę to po kolei, ale praktycznie jakbyście już moglibyście od razu zapisać, że to jest 2 do potęgi iloczynowi 3 razy w nawiasie 4x minus 10, a tu, że to jest 2 do potęgi iloczynowi 4 razy w nawiasie 6x minus 4. Ja to specjalnie robię, żeby wszyscy to zrozumieli. A potem możecie no, pewne rzeczy robić troszeczkę szybciej. Tak? Więc tu korzystamy z tej własności, że a do n i całość do m to jest a do iloczynu tych wykładników, więc to jest to samo co 2 do 3 razy 4x minus 10, a tu będzie 2 do potęgi 4, 6x minus 4.
No teraz widzimy, mamy podstawy takie same, wystarczy porównać te wykładniki, ale ja zanim to zrobię, jeszcze wymnożę te nawiasy, tak? Czyli 2 do 3 razy 4 to jest 12, 12x, 3 razy 10 to jest 10, a to będzie minus 30, to jest minus 30, to jest to samo co 2, 4 razy 6 to jest 24, x oczywiście minus 16 i porównujemy wykładniki, czy mamy, że 12x minus 30 równa się 24x minus 16. Przenosimy wyrażenia zawierające x na jedną stronę, pozostałe na drugą. Tak jak w zadaniu poprzednim, ja widzę, że to 24x jest plusem, a jak przeniesiemy 12x na prawą, to będzie z minusem, ale większe jest 24 niż 12 i będziemy mieć plus przed tym wyrażeniem z x. Więc ja to zwykle tak robię. Więc wyrażenia bez x na lewą przenoszę, a wyrażenie ze zmianą x na prawą stronę. Czyli mamy tak. Minus 30, jak to było, do tego dojdzie plus 16, zmieniamy znak, równa się 24x, jak było, tak jest, i dojdzie 12x ze zmienionym znakiem, czyli minus 12x. Tu mamy minus 30 i plus 16 to jest minus 14, czyli się równa minus 14, a tu mamy 12x, tak jak dojmiemy. Moglibyśmy x wyłączyć tam za nawias, bo w nawiasie 12, 24 minus 12, gdyby ktoś nie wiedział, 12. I sam, teraz dzielimy obie strony przez 12 i mamy, że x równa się minus 14 przez 12. Możemy licznik i mianownik skrócić przez 2, to byłoby to minus 7 szóstych. I to jest drugi, kolejny poziom trudności, że dało się sprowadzić do tej postaci, że po obu stronach mamy tą samą podstawę podnoszoną do pewnej potęgi, tylko było tak, że zarówno musieliśmy zmieniać podstawę z lewej strony, jak i z prawej. No, ale nadal nie było to trudne. Więc zadanie teraz czwarte. Teraz zadanie czwarte. I popatrzmy, znowu mamy po jednej stronie i po drugiej tylko jedną liczbę podniesioną do jakiejś potęgi, więc to już jest pewne uproszczenie. No niestety żadna, nie jest to ta sama liczba, no to jest problem. Potem, więc sprawdzamy, czy nie da się, czy jednej z nich nie da się wyrazić jako pewnej potęgi tej drugiej. No to 81 nie jest żadną potęgą całkowitą, znaczy 27. No to kolejna część to jest sprawdzenie, czy to nie jest zadanie tego samego typu jak to poprzednie, to trzecie, czyli czy da się wyrazić obie te liczby przez jakąś potęgę tej samej liczby. Więc coś tu łączy nam to 27. 27 to jest 3 razy 9, a 9 to jest 3 do kwadratu, czyli 27 to jest 3 razy 3 razy 3, czyli 3 do trzeciej, a 81 to jest 20, to jest 9 razy 9, 9 to jest 3 do drugiej, czyli 3 razy 3, jeszcze raz 3 razy 3, to jest 3 do czwartej, tak? W takim razie możemy przedstawić tak w zadaniu, właśnie to zadanie się sprowadzi do tej samej metody, co w zadaniu trzecim, wystarczy obie te liczby sprowadzić do potęgi o tej samej podstawie, więc już zacznijmy. W takim razie 27 to jest 3 do trzeciej i od razu zapiszę razy 3x minus 4. Znaczy, mógłbym się tak wcześniej, że to jest 3 do trzeciej w nawiasie i całość do takiej potęgi, ale wiemy, że z tego, że coś do potęgi, jeszcze całość do kolejnej potęgi, to po prostu jest to coś do potęgi iloczynowi tych wykładników. Więc to już skróciłem troszeczkę. Tak samo to zrobię. Równa się. 81 to jest 3 do czwartej i całość do tej potęgi, czyli mnożymy wykładniki, to jest 2x plus 7. No i już uzyskaliśmy tą formę, o której oczekujemy, która jest dla nas najbardziej korzystna. Jak podstawy są takie same, to wykładniki muszą być takie same w takim razie. Ale zanim to zrobię, wymnożę to, czyli 3 razy 3 to jest
9x minus 12 równa się 3, to będzie 8. 8x plus 28. 28. I teraz podstawy są takie same tych funkcji wykładniczych, więc wykładniki muszą być takie same, więc mamy 9x minus 12 równa się 8x plus 28. Przenosimy na jednostne wyrażenia zawierające zmienną x, bo widzimy, że ona jest w pierwszej potędze. Tu wygodnie jest na lewą, bo 9 jest większe niż 8, a 8 to zmieni znak. Czy mamy, że 9x jak było, tak jest. Przeniosłem ze znakiem przeciwnym 8x i po drugiej stronie 28 jak było, tak jest. I to 12 zmieni swój znak, czyli plus 12. 9x minus 8x to jest 1x, czyli x po prostu, a tu mamy 28 plus 12, to jest nic innego, tylko 40. I mamy już zadanie kolejne. To jest zadanie tego samego typu, co trzecie, ale przećwiczyliśmy. No to zadanie teraz piąte. No i teraz zadanie piąte. Takie dość proste. 5 do potęgi x równa się 8. No i teraz, czy potrafimy sprowadzić to równanie do tego, żeby po obu stronach była ta sama podstawa funkcji wykładniczej, czy liczby wykładniczej podniesiona do jakiejś potęgi. No ani 5, a 8 nie jest żadną potęgą 5 całkowitą, również ani 5, ani 8 nie mają jakiejś wspólnej takiej liczby, która podniesiona do którą można by podnieść do jakiejś tam potęgi. Więc w takim razie jesteśmy w tym przypadku ostatnim, że nie da się tego B przedstawić jako A do tej do jakiejś tam potęgi. Więc korzystamy z tego właśnie, tej własności, że jakbyśmy zlogarytmowali obie strony, to nasza niewiadoma, która jest ukryta tu w tym wykładniku, że ona przejdzie nam przed logarytm, bo logarytm z takiego wyrażenia to jest ten wykładnik razy logarytm z A, tak? Więc wystarczy w takim razie zlogarytmować obie strony. Dowolny logarytm, ale tu najczęściej w tablicach może mamy logarytmy dziesiętne, więc zlogarytmujemy logarytmem dziesiętnym, czyli logarytm z 5x równa się logarytm z 8. Nie piszę tu podstawy, też tłumaczyłem, że wyróżniliśmy ten logarytm o podstawie 10 i nie trzeba wtedy pisać podstawy logarytmu. No i korzystamy z tej własności, że logarytm z a do n równa się n razy logarytm z a, z tej podstawy. W takim razie ta nasza niewiadoma, do czego właśnie logarytmy są wykorzystywane, do tego, żeby nasza niewiadoma, która jest uwikłana gdzieś tam w wykładniku, żeby ona w tym wykładniku nie była, bo mamy trudność z obliczaniem takich równań wykładniczych. Więc to x wychodzi na początek, czy mamy x logarytm z 5 równa się logarytm dziesiętny z 8, z tego x równa się logarytm dziesiętny z 8 przez logarytm w podstawie 10 z 5 i trzeba by odczytać wartości logarytmów z tablic, wstawić, byśmy otrzymali tam pewną przybliżoną wartość. No to cóż, zadanie szóste teraz. No i teraz w zadaniu szóstym mamy e do x równa się 5. To jest właściwie zadanie podobne do poprzedniego, tyle że musimy się przyzwyczaić do tego logarytmu, właśnie do tej liczby Eulera, bo to e to jest liczba Eulera. Dlaczego w ogóle, tak tylko przypomnę, albo powiem tym, którzy nie wiedzą, dlaczego w ogóle taka potrzebna jest taka liczba i nie da się wyrazić dokładnie w formie 10, tam jest 2,71 i tak dalej. Ale bardzo często w fizyce są takie wielkości fizyczne, że pochodna, czyli szybkość zmiany jednej jest równa tej drugiej.
I właśnie ta liczba Eulera się charakteryzuje tym, że funkcja e do x, że jej pochodna, jeżeli ktoś jeszcze nie miał pochodnych, to później będzie miał, że to jest jedyna funkcja, której pochodna jest równa tej samej funkcji, czyli pochodna z e do x jest równa e do x. I to bardzo często nie dałoby się opisać bardzo wielu praw fizycznych właśnie, gdyby taką liczbę tak nie wymyślić, tak? Także jej istnienie stało się konieczne do opisania praw fizyki. A matematyka, no właśnie, ona najczęściej służy do opisu tego realnego świata i nasz, zauważamy, że ten świat realny rzeczywiście jakoś dziwnie da się opisać w ogóle poprzez matematykę. To już jest jego własność, która wcale nie wiemy, czy to musiało być, tak? Ale tak jest. Przynajmniej tak się to zdaje. No dobrze, i teraz więc to równanie prawie, że się nie różni od tego poprzedniego, bo ani tego e, ani piątki nie wyrazimy przez potęgę tej samej liczby, bo piątka na przykład nie jest większa od tego e, nie jest żadną całkowitą potęgą liczby Eulera. Tak samo nie znajdziemy żadnej liczby, żeby dało się zapisać jedną i drugą, to e i piątkę jako tą liczbę do pewnej potęgi. Więc co, zostaje nam, więc to jest ten przypadek ten ostatni, czyli musimy po prostu zlogarytmować obie strony tak, żeby nie wiadomo, która jest w wykładniku, żeby ona właśnie w wykładniku nie była. Wtedy łatwiej nam się oblicza. No to więc, ale żeby uprościć sobie życie, to zlogarytmujemy obie strony logarytmem naturalnym, czyli o podstawie e. Jeżeli tu mamy e, to dobrze jest zlogarytmować logarytm naturalnym. W tablicach dość często właśnie bywają wartości logarytmów dziesiętnych i logarytmów naturalnych. Więc logarytmujemy, żeby to x, żeby po to, żeby skorzystać z tej własności, że ten wykładnik przejdzie przez przedlogarytm. Tu, o, ten wykładnik przejdzie przez przedlogarytm. No więc logarytmujemy. Logarytm naturalny z e do x równa się logarytm naturalny z 5, więc to x wychodzi na początek zgodnie z własnościami logarytmów, czyli a raz logarytm naturalny z e równa się logarytm naturalny z 5. Chociaż nawet tu już można było z samej definicji logarytmów. Więc gdybyśmy napisali tą podstawę log e, czyli czym jest logarytm naturalny z e do x? To jest wykładnik, potęga, do której trzeba podnieść podstawę logarytmu, czyli e, czy e do x równa się, czy e do jakiejś wielkości ma się równać liczbie logarytmowanej, czyli e do x. Więc pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść to e, żeby wyszło e do x? Oczywiście do potęgi x, czyli x jest wartością logarytmu, ale równie dobrze to można tak zapisać. I teraz będzie jeszcze prościej. Więc do x, teraz logarytm naturalny z e, czemu jest równy? To jest odpowiedź na pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść podstawę logarytmu, czyli e, żeby wyszła liczba logarytmowana, czyli e. E do pierwszej oczywiście, więc logarytm naturalny z e, czyli logarytm o podstawie e z e, jest równy 1. Czy otrzymujemy, że mamy tu samo x równa się logarytm naturalny z 5. No i zadanie teraz siódme. I teraz mamy równanie 5 plus 4 do potęgi x minus 2 równa się 23. No, nie lubimy mieć jakichś tam sum czy różnic w równaniach logarytmicznych, ale tu zauważamy, że jak przeniesiemy to 5 na stronę drugą, to sprowadzimy to równanie do tych równań z zadania 6 i 5. Więc czyli to jest jakby kolejny stopień trudności, że tak naprawdę to jest zadanie tego typu 5 i 6, znaczy tak jak zadanie 5 i 6, tylko jest troszeczkę to zagmatwane na początku, że próba ukrycia tej prostej prawdy. Więc przenosimy w takim razie to 5 na stronę drugą, więc przenoszę, tu mam 4 do 5.
x minus 2 równa się 23 minus 5, czyli 4 do x minus 2 równa się 18. No i znowu widzimy, że ani to większa liczba nie da się wyrazić jako całkowite, znaczy jako ta druga podstawa podniesiona do jakiejś całkowitej albo prostej ułamkowej potęgi. Również nie da się obu tych liczb wyrazić jako tej samej liczby podniesionej do jakichś tam potęg. W takim razie zostaje nam pozbycie się tego naszej niewiadomej z wykładnika. No to do tego służy właśnie logarytm, bo jak zlogarytmuję obie strony, a między innymi tą stronę waszą lewą, to będę mógł wtedy stwierdzić, że logarytm z takiego wyrażenia to jest logarytm z czwórki pomnożony przez ten wykładnik, który tu jest. No to logarytmuję. No, najczęściej w tablicach można znaleźć wartości logarytmu dziesiętnych z logarytmem dziesiętnym z obu stron, czyli logarytm z 4x minus 2 równa się logarytm z 18, to jest ta prawa, lewa strona, to się mogę z tym wykładnikiem wyjść przed logarytm, czyli to jest x minus 2 razy logarytm 4 równa się logarytm z 18. Chcę teraz obliczyć to x, no to dzielę najpierw przez ten logarytm, czy on się pojawi to w mianowniku, czy mam, że x minus 2 równa się logarytm z 10 z 18 przez logarytm dziesiętny z 4 i przenoszę dwójkę na drugą stronę, czy otrzymuję, że x równa się 2, bo z plusem tu przenoszę, bo to jest minus, tam jest zmieniany znak, czy plus logarytm dziesiętny z 18 podzielony przez logarytm dziesiętny z 4. Nie wiem, czy to jest widoczne tam na dole. To może tu napisz jeszcze raz, czyli że x równa się 2 plus logarytm z 18 przez logarytm 4. No i mamy kolejne zadanie, więc tu pozornie jest pewne utrudnienie, ale sprowadziliśmy to do tego równania tego typu ostatniego, tak jak było w zadaniu szóstym i piątym. No to w takim razie idziemy dalej. Zadanie teraz ósme. No i w zadaniu ósmym, tak popatrzymy, mamy coś podnoszonego do jakiejś potęgi, ale przed tym wyrażeniem coś stoi i jeszcze coś jest do tego dodawane. Ale widzimy, że gdybyśmy chcemy na końcu mieć po jednej stronie tylko jakieś wyrażenie podniesione do potęgi równa się jakiejś liczbie albo jakiemuś innemu wyrażeniu podniesionemu do jakiejś potęgi. Więc to da się zrobić, bo wystarczy przenieść tą jedynkę z znakiem przecinnym na drugą stronę, podzielić później przez tą dwójkę i uzyskamy po lewej stronie e do 3 minus x równa się jakiejś tam liczbie i zastosujemy metodę tą z zadania pierwszego lub z zadań 5, 6, tam 7. Więc to zróbmy. Przenosimy jedynkę na drugą stronę, czyli 2 e do 3 minus x równa się 7 minus 1. No to jest właśnie 6 i teraz dzielimy obie strony przez tą dwójkę, tak? Czyli otrzymamy, że e do 3 minus x równa się 6 przez 2, czyli e do 3 minus x równa się 3. Ponieważ nasza zmienna, czy ta niewiadoma jest w wykładniku, no to do tego służą logarytmu, żeby ją z tego logarytmu ściągnąć, że tak powiem, na ziemię, tak w cudzysłowie. Więc i dobrze jest logarytmować, jeżeli jest ta liczba Eulera, logarytmem naturalnym, czy obie strony logarytmem naturalnym, żeby no bo one najczęściej, dość często są w tablicach właśnie, te dziesiąte i naturalne. Więc logarytmujemy logarytm naturalny obie strony. E do 3 minus x równa się logarytm naturalny z 3. No i tu już moglibyśmy tak wcześniej, że zgodnie z tą własnością logarytmów, że logarytm z a do x to się równa się x
raz logarytm z A, ale tu w tym przypadku, jeżeli ta liczba logarytmowana, znaczy podstawa tej funkcji wykładniczej, to E, jest jednocześnie podstawą logarytmu, no to jest pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść podstawę logarytmu, czyli E, ażeby wyszło E do 3 minus X. To oczywiście do potęgi 3 minus X i to jest wartość logarytmu, czyli tu mamy, że 3 minus X równa się logarytm naturalny z 3. No i jak chcemy samo x obliczyć, no to tu jest z minusem, to ja przeniosę to x na tamtą stronę, a logarytm naturalny z 3 na lewą stronę, czy uzyskam, i zamienię strony później, czyli będzie 3 minus logarytm naturalny z 3 równa się x. No to czyli, że x równa się 3 minus logarytm naturalny z 3. Czyli widzimy, że to zadanie jest praktycznie tym zadaniem tego, które było w zadaniu siódmym i szóstym, tylko dość łatwo da się sprowadzić do takiej formy. Wystarczy tylko przenieść tą liczbę na drugą stronę znakiem przeciwnym i podzielić przez dwójkę obie strony i uzyskujemy równanie tego typu jak w zadaniach poprzednich. No to zadanie teraz dziewiąte. I teraz w zadaniu dziewiątym mamy równanie 3 do potęgi x kwadrat plus 4x równa się 1 przez 27. Na szczęście mamy po jednym wyrazie z obu stron. Sprawdzamy, czy nie da się sprowadzić tego równania do równania tego dla nas najprostszego, a do, gdzie mamy tą samą podstawę wyrażenia wykładniczego, czyli a do b równa się a do c, i gdybyśmy porównywali wykładniki. Rzeczywiście można, bo 27 to jest 3 razy 3, czyli 9 razy 3, czyli 3 razy 3 razy 3, czyli 3 do trzeciej, więc mamy tu 1 przez 3 do trzeciej. Korzystamy z tej zależności, że a do minus n równa się 1 przez a do n. W takim razie możemy zapisać, że 1 przez 27 to jest to samo 1 przez 3 do trzeciej równa się 3 do minus trzeciej. I wtedy, jak to zapiszemy, to 3 do minus trzeciej, porównamy te same podstawy wyrażenia wykładniczego, więc porównamy liczniki. I tam jest problem inny. Problem jest z tym, że widzimy, że to x jest raz w pierwszej potędze, raz w drugiej, tam gdzie jeszcze pewnie wyraz bez nie zawierający zmiennej x, czyli oczekujemy, że powstanie równanie kwadratowe i ja rozwiążę je później, one rzeczywiście powstanie, ja je rozwiążę bez obliczania delty. Tym sposobem, który tam nazwałem, weź nawet lekcja jest taka o tytule obliczanie pierwiastków równania kwadratowego metodą poprzez dopełnienie do kwadratu, tak to nazwałem. Więc można na playliście z matematyki znaleźć tą lekcję i się tego nauczyć, ale ja tu przy okazji to o tym powiem. Więc zaczynamy teraz. Więc lewa strona bez zmiany, 3. X kwadrat plus 4x równa się teraz 3 do minus trzeciej. Te same podstawy porównujemy wykładniki, czyli mamy x kwadrat plus 4x równa się minus 3. I co wy byście zrobili najczęściej? Byście przenieśli to minus 3 z plusem na tę stronę drugą, macie równanie kwadratowe równa się 0, obliczacie deltę, pierwszy pierwiastek, drugi pierwiastek, jeżeli delta jest większa od 0 lub równa 0, to pierwszy pierwiastek, drugi pierwiastek. A ja żadnej delty nie będę obliczał, tylko rozwiążę to równanie kwadratowe tą metodą polegającą na dopełnieniu do kwadratu. Możecie to znaleźć. Znaczy jeszcze zapiszę to równanie z przeniesieniem tej trójki dla Was. 4x plus 3 równa się 0 i możecie sobie obliczyć to z tą deltą, a ja już bym w tym miejscu nie przenosił, bo ja teraz będę musiał zgodnie z tą moją metodą, to nie tylko moja oczywiście, znana powszechnie, przenosimy ten wyraz c na drugą stronę, właściwie to bym tam zostawił, czyli x kwadrat plus 4x równa się minus 3. Następnie dzielę, biorę tą liczbę, ten współczynnik b, dzielę go przez 2 i podnoszę do kwadratu, czyli biorę 4, dzielę przez 2 i podnoszę do kwadratu. Czyli to się równa 2 do kwadratu równa się 4. I to 4 dodaję do lewej strony i do prawej strony, czyli mam x
kwadrat plus 4x plus 4 równa się minus 3 plus 4. Ja twierdzę, że jeżeli coś takiego, czyli połowę b podniesione do kwadratu dodam do lewej strony, to to, co po tej stronie będzie, to będzie x plus połowa b, czy połowa tej czwórki, czyli plus 2 podniesione do kwadratu. Sprawdźmy. To będzie tak, x kwadrat plus podwojony iloczyn, to będzie 2 razy x razy 2, to 4x, i plus ten drugi wyraz do potęgi drugiej, czyli 2 do kwadratu 4, rzeczywiście to jest i zawsze tak będzie. Równa się, tu wyjdzie stąd 1 i teraz biorę pierwiastek z lewej strony, pierwiastek z prawej strony, żeby nie mieć tego x właśnie w kwadracie, i tu się kryje to niebezpieczeństwo, że pierwiastek, jak macie równanie x kwadrat równa się m, to z tego wynika, że to x jest równe pierwiastek z m, no to byście tu znaleźli, ale to również lub x jest równe minus pierwiastek z m. Jak to wykazać? Zobaczmy. Wstawmy to, jakbyśmy to wstawili tu, to to było pierwiastek z m do kwadratu, to jest, będzie m, i m się równa m, a jak wstawię minus pierwiastek z m w to miejsce, no to minus pierwiastek z m do kwadratu, minus 1 razy minus 1 to się zredukuje do jedynki i będzie też wyjdzie nam stąd m. Więc widzimy, że mamy dwa rozwiązania. W takim razie pierwiastkujemy obie strony. Pierwiastkujemy obie strony, czyli otrzymuję pierwsze równanie x plus 2 równa się 1, bo pierwiastek z prawej strony to jest 1, i z tego wynika, że x równa się 1 minus 2 równa się minus 1, ale jest jeszcze drugie rozwiązanie, lub x plus 2 jest równe minus pierwiastkowi z prawej strony, czyli równa się minus 1. Przenosimy, czy x równa się minus 1 minus 3, przepraszam, minus 2 równa się minus 3. Proszę zapamiętać to, że ten, przy tego typu równaniu, jak pierwiastek bierzemy obu stron, to są tu dwa rozwiązania i często te drugie uczniowie tracą i tracą wtedy gdzieś te punkty. No i w takim razie mamy rozwiązanie zadania, że to x jest równe albo minus 1, albo minus 3. Zadanie teraz 10. I w zadaniu 10 mamy tu problem z poprzedniego zadania plus troszkę coś nowego. Więc mamy 2 do potęgi x kwadrat razy 2 do potęgi 3x równa się 16. Oczywiście chcemy mieć po jednej stronie jedną liczbę, albo jedno wyrażenie podniesione do jakiejś potęgi. Czy to da się zrobić? To da się. Korzystamy z tej własności, że a do n razy a do n to jest to samo co a do n plus r. Więc ten problem zaraz zniknie, że może zapiszę, że to jest to samo co 2 do x kwadrat plus 3x równa się, no teraz mamy tu podstawę wyrażenia wykładniczego 2, no to chcielibyśmy najlepiej, żeby to równanie miało postać tą a do b równa się a do c i byśmy wykładniki porównywali. Czy da się to zrobić? Czy 16 da się zapisać jako jakąś potęgę dwójki? Oczywiście tak, bo to jest 2 razy 2, to już 4 razy 2, 8 razy 2, 16, czyli 2 do czwartej. Czy mamy, to jest 2 do czwartej, mamy tą samą podstawę podnoszoną do potęgi, więc wykładniki porównujemy, więc mamy, że x kwadrat plus 3x równa się 4 i oczywiście wy byście pewnie zrobili tak, plus 3x minus 4 równa się 0, byście obliczali deltę, a ja oczywiście już bym w tym miejscu zaczął, ale a jak z tego zaczynam, to przenoszę wyraz c na stronę prawą, to wracam do równania tego pierwotnego, 3x równa się 4. Teraz połowę stałej b dzielę stałą b przez 2 i do kwadratu podnoszę, czyli będzie 3 dzielę przez 2, podnoszę do kwadratu, to jest inaczej 9 czwartych i dodaję to do obu stron, czyli uzyskuję x kwadrat plus
plus 3x plus 9 czwartych równa się 4 plus 9 czwartych. Jestem przekonany, ja już to wiem, że mogę lewą stronę zapisać jako x plus połowa tej stałej b, czyli x plus 3 drugie, czyli to, co jest w tym nawiasie, do kwadratu. To sprawdźmy, to jest x do kwadratu plus 3 drugie do kwadratu, czyli 9 czwartych, plus podwojony iloczyn, czyli 2 razy 3 drugie to będzie 3 i raz jeszcze x. To panie tak, teraz równa się. Tu jest mianownik 4, więc to też musi być, mieć ten sam mianownik, to będzie 4, 16 czwartych, 16 plus 9 to jest 25, czyli to jest 25 czwartych. I mamy te dwa rozwiązania, że to, co jest w nawiasie, bierzemy pierwiastek z obu stron i pamiętamy o tym, że są dwa rozwiązania, że to x plus 3 drugie się równa plus pierwiastkowi z tego, co po prawej, lub x plus 3 drugie się równa minus pierwiastkowi, czyli pierwsze rozwiązanie, że x plus 3, tam nie widać tego, tak? No to muszę wyżej podkreślę. Czyli mamy, że x plus 3 drugie to się równa, no pierwiastek z 25 czwartych to jest 5 drugich, czyli x równa się 5 drugich minus 3 drugie to jest 2 drugie to się równa 1 lub x plus 3 drugie równa się minus pierwiastkowi z prawej strony, czyli minus 5 drugich, czyli że x równa się minus 5 drugich, przenoszę 3 drugi ze znakiem przecinka, czyli minus 3 drugie równa się minus 8 drugich równa się minus 4. Mamy dwa pierwiastki, 1 i minus 4. No i zadanie teraz 11. Już mi tu pamięci brakuje w kamerze, nie wiem czy zdążę. No to zadanie 11. No i teraz ostatnie zadanie, 11. Przeplanowałem jedno, ale już kamera wysiadła, musiałem ją doładowywać, więc dałbym sobie spokój z tym ostatnim. I teraz mamy równanie 4 do potęgi 2x minus 20 razy 4 do potęgi x plus 64 równa się 0. No, wydaje się, że jest trudne, ale możemy tu dokonać pewnego podstawienia, bo tu jest 4 do x, do potęgi x i tam dałoby się też zrobić 4 do potęgi x, bo wiemy, że 4 do iloczynu to jest to samo co 4 do pierwszej wielkości i całość do potęgi tego drugiego wykładnika. Więc zmieniamy formę w takim razie. To będzie inaczej to samo co 4x do kwadratu plus 20 razy 4 do potęgi x plus 64 równa się 0. No i właśnie to byłoby równanie kwadratowe, gdyby zamiast tego 4 do potęgi x była jakaś zmienna, przed y do y albo t albo z, można to różnie oznaczyć. Więc my oznaczmy w takim razie to 4 do potęgi x jakąś literką. Na przykład ja oznaczę literką t, taki mam nawyk, to dość często to robię. Więc 4 do potęgi, może tu gdzieś z boku, żeby miejsce było, 4 do potęgi x to jest nasze t i wstawiam tam, czy otrzymuję t kwadrat minus 20t plus 64 równa się 0 i mamy równanie kwadratowe. Znajdziemy pierwiastki tego równania i potem wrócimy do tego podstawienia, czyli jak obliczymy to T1 i T2, jeżeli w ogóle są rozwiązania, bo może ich nie być, ale jak będą, to tu raz wstawimy T1 i obliczymy z tego x, bo takie równanie umiemy rozwiązywać, a raz wstawimy tu T2 i obliczymy z tego x. Ja oczywiście już również tu nie będę delty obliczał, bo jak chcecie, możecie sobie obliczyć delty te pierwiastek pierwszy
pierwszy i drugi, a ja to obliczam pierogaski metodą polegającą na dopełnieniu do kwadratu. Więc jak to było? Najpierw to b brałem, czyli minus 20, dzieliłem przez 2 i podnosiłem do kwadratu. Czyli mam minus 20, dzieliłem przez 2 i podnoszę do kwadratu. To się równa minus 10 do kwadratu, to się równa 100. 100 i teraz dodaję do obu stron tego równania, przepraszam, przenoszę ten wyraz volt, czy wyraz C na stronę prawą. To już wcześniej właśnie mogłem zrobić. Minus 20T równa się minus 64. Teraz właśnie, bo najpierw to powinienem zrobić, a teraz dodaję do obu stron tą wartość właśnie, czyli to będzie T kwadrat minus 20T plus 100 równa się minus 64 plus 100. I ja wiem, że to, co jest po tej stronie, to na pewno jest T minus połowa B, czyli minus 10 do kwadratu. No spójrzmy, to jest to do kwadratu, plus to do kwadratu i plus podwojony iloczyn. 2 razy minus 10 i razy T, to będzie minus 20T. Równa się, a tu wyjdzie 100 minus 64 plus 100 to jest plus 36 i pamiętamy, mamy dwa rozwiązania, czy z tego wynika, że T minus 10 równa się pierwiastek z tego, plus pierwiastek z tego, czyli 6 i z tego wynika, że T równa się 6 plus, gdzie to jest, plus 10, czy równa się 16 lub T minus 10, T minus 10 równa się minus pierwiastek z tego, czyli minus 6. Z tego wynika, że T równa się minus 6 minus plus 10 to się równa 4. No i trzeba wstawić te wartości. Raz to T możemy wstawić tu, czy tu wstawiamy 16, a drugi raz w to miejsce wstawiamy 4. Dwa osobne równania, które rozwiązujemy. Tylko chwilowo tu nie mam miejsca, to będę musiał to miejsce zaraz zdobyć. No i wygospodarowałem trochę miejsca i zostawiłem tylko wartości tych pierwiastków. To będzie tu, że T równa się 16, więc zapiszmy to równanie, że do pierwszego przypadku 4 do potęgi x równa się 16. 16 da się wyrazić jako potęga czwórki, czyli to jest 4 do drugiej, czyli otrzymujemy, że 4 do x równa się 4 do drugiej. Te same podstawy porównujemy wykładniki, czyli x równa się 2. No i drugie rozwiązanie, 4 do potęgi x równa się temu drugiemu pierwiastku, czyli równa się 4, równa się 4, czyli 4 do x równa się 4 do pierwszej. No to z tego wynika, że x równa się 1. No i właściwie większość takich typów, powtarzających się typów zadań omówiliśmy. Są oczywiście jeszcze inne, trudniejsze, ale najczęściej nie do rozwiązania na poziomie w licealnym. Także co, jak zwykle proszę o subskrybowanie kanału, jeżeli ktoś uważa, że troszeczkę pomogłem, bo to pomaga mi w dotarciu do innych osób. No i będą kolejne lekcje, także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj kolejna lekcja z matematyki i szybko przypomnę, że klikniecie na nazwę kanału pod filmem, potem na playlisty, to tam jest cała fizyka licealna posegregowana w playlisty z poszczególnymi działami i również jest już bardzo dużo lekcji matematyki. Ponieważ najpierw nagrywałem fizykę, to i tam są właśnie wszystkie poszczególne lekcje razem z powtórzeniami, arkuszami maturalnymi i tam jeszcze jest dużo więcej, to w przypadku matematyki, którą nagrywałem od pewnego czasu,
pierwszy cel, jaki postawiłem sobie, to nagrać lekcje ze wszystkimi typami równań, czy równania liniowe, kwadratowe, trygonometryczne, wykładnicze i logarytmiczne, i potem również ze wszystkimi nierównościami, czyli nierówności liniowe, kwadratowe, trygonometryczne, wykładnicze i logarytmiczne. Brakuje mi do dokończenia tego cyklu właśnie nierówności wykładniczych, tym się dzisiaj zajmiemy, i jeszcze nierówności logarytmicznych. I potem się zastanowić, co, w jaki kierunek wybrać w przyszłości, jeżeli chodzi o matematykę. Więc dzisiaj o nierównościach wykładniczych, ale tak naprawdę też wykorzystamy ten temat do takiego powtórzenia, jak postępujemy w ogóle przy nierównościach. Więc tu przypominam, co my możemy robić i jakie zmiany trzeba wprowadzić przy pewnych operacjach dokonywanych na nierównościach. I to dotyczy wszystkich nierówności. Więc tak, co można? Można dodać lub odjąć tą samą wielkość, tą samą liczbę od obu stron nierówności, i wtedy nie musimy zmieniać zwrotu nierówności. Mówi się czasami znak nierówności, zwrot nierówności. Chodzi o to, w którą stronę jest ten symbol nierówności skierowany. Tak? Więc, czyli dodawanie, odejmowanie jakiejkolwiek liczby od obu stron nierówności nie powoduje konieczności zmiany zwrotu nierówności. Również nie powoduje konieczności zmiany zwrotu nierówności pomnożenie lub podzielenie obu stron nierówności przez liczbę, przez tą samą liczbę dodatnią. Tak? Teraz tytuł uzasadnię. Natomiast trzeba bardzo uważać, ponieważ pomnożenie lub podzielenie obu stron nierówności przez liczbę ujemną powoduje konieczność zmiany zwrotu nierówności. I szybciutko na takich prostych przykładach uzasadnię ten punkt pierwszy, drugi i trzeci. No załóżmy, że mamy nierówność 5 większe od 3. No jest to prawdziwa nierówność, bo 5 jest większe od 3. I teraz w punkcie pierwszym spróbujmy dodać do obu stron taką samą liczbę, na przykład 2. Do 5 dwójkę dodaję i do trójki dwójkę. No to tu mam co? 7, a tu mam 5. Czy 7 jest większe od 5? Tak, jest większe, czyli dodanie takiej samej liczby do obu stron nie powodowało konieczności zmiany zwrotu nierówności. Jak było, lewa strona była większa od prawej, nadal lewa jest większa od prawej. Teraz możemy odjąć od obu stron tą samą liczbę. Na przykład odejmij mi dwójkę, czyli 5 minus 2, a to będzie 3 minus 2. No 5 minus 2 to jest 3, 3 minus 2 to jest 1, co jest większe? Trójka, czyli nadal ten zwrot nierówności jest taki sam, żeby to było prawdziwe. Tak? Teraz drugi punkt sprawdźmy. Teraz mamy nierówność 4 większe od 2, no to jest prawdziwa nierówność, i pomnóżmy obie strony przez liczbę dodatnią, na przykład przez 2. No to mnożę lewą stronę przez 2 i prawą przez 2. 2 razy 4 to jest 8, 2 razy 2 to jest 4, co jest większe? 8, czyli nadal lewa strona jest większa od prawej, czy pomnożenie obu stron przez liczbę dodatnią nie powodowało konieczności zmiany zwrotu nierówności. No ale ktoś mógłby mieć wątpliwości, a może jak pomnożymy przez liczbę dodatnią, ale mniejszą od jedynki, czy przez jakiś taki ułamek właśnie mniejszy od jedynki, no to sprawdźmy to. No to przez jedną drugą, tą samą nierówność pomnożymy przez jedną drugą. To jedna druga razy 4, a to mamy jedna druga razy 2. No jedna druga razy 4 to jest 2, jedna druga razy 2 to jest 1, co jest większe? 2 jest większe od jedynki, czyli nadal lewa strona jest większa od prawej strony, czyli nie ma znaczenia, czy mnożymy przez liczbę dodatnią większą od jedynki, czy mniejszą od jedynki, tak? Dalej. Teraz ten punkt trzeci. Co będzie, jak pomnożymy lub podzielimy obie strony nierówności przez liczbę ujemną? No to wybierzmy najpierw tą liczbę ujemną, ale o wartości bezwzględnej większej od jedynki, czyli minus 2. Mamy 8 większe od 4, to jest prawdziwe. I pomnożymy obie strony nierówności przez minus 2, czyli liczbę ujemną, ale o wartości bezwzględnej większej niż jedynka. Tak, żebyśmy sprawdzili wszystkie możliwości. No to więc mamy minus 2 razy 8 to jest minus 16, minus 2 razy 4 to jest minus 8. Co jest większe? No to jest minus 16 jest bardziej ujemne niż to minus 8. Czyli jakbyśmy na osi, tu mielibyśmy oś x skierowaną w tamtą stronę, to tu byłoby gdzieś 0, minus 8, minus 16. Czyli minus 16 jest mniejsze od minus 8. Więc tu widzimy, że pomnożenie obu stron przez liczbę ujemną
o wartości bezwzględnej większej od jedynki, powoduje konieczność zmiany zwrotu nierówności, jeżeli chcemy, żeby nadal to było prawdą. No ale ktoś powie, ale no właśnie, a teraz jeszcze nie, a teraz podzielimy obie strony tej samej nierówności przez liczbę ujemną i też o wartości bezwzględnej większej od jedynki, czyli przez minus 2 niech będzie, to jeszcze raz. Więc 8 przez minus 2 to jest minus 4, 4 przez minus 2 to jest minus 2, co jest większe? No większe jest minus 2, bo jest mniej ujemne, czyli widzimy, że podzielenie obu stron nierówności przez liczbę ujemną i jeszcze dodatkowy warunek o wartości bezwzględnej większej niż 1 powoduje konieczność zmiany zwrotu nierówności, jeżeli chcemy, żeby to nadal było prawdą, tak? No to, ale ktoś może mieć wątpliwości i pomyśleć, że może to właśnie tylko w przypadku, znaczy, że zmiana zwrotu nierówności jest konieczna tylko, gdy mnożymy lub dzielimy przez liczbę ujemną, ale o wartości bezwzględnej większej od jedynki. No to pomnożmy teraz i podzielmy tą samą nierówność, 8 większe od 4, przez liczbę ujemną, ale o wartości mniejsze od 1, czyli na przykład przez 1/2, minus 1/2. No to mnożymy 8 przez minus 1/2 i 4 przez minus 1/2, no to tu będzie minus 4, a tu będzie minus 2. Co jest większe? Oczywiście minus 2 jest mniej ujemne niż minus 4, czyli minus 2 jest większe od minus 4, czyli widzimy, żeby to było nadal prawdą, to musimy zwrot nierówności w tym przypadku zmienić. No i teraz podzielimy przez obie strony tej nierówności przez liczbę ujemną wartości bezwzględnej mniejszej od jedynki, czyli też przez minus 1/2. No to 8 przez minus 1/2 dzielimy, a tu 4 przez minus 1/2. Znaczy dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, czyli ta dwójka przychodzi jakby do licznika, czyli to będzie inaczej 8 razy minus 8 razy 2, czyli minus 16, a tu będzie też 4 razy odwrotność tego ułamka, czyli minus 4 razy 2 pierwsze, to będzie minus 8. No widzimy, że minus 8 jest mniej ujemne niż minus 16, czyli jest minus 8 jest większe od minus 16. Czyli widzimy, że czy dzielimy, czy mnożymy przez liczbę ujemną o wartości bezwzględnej większej od jedynki, czy mniejszej od jedynki, to w obu przypadkach należy zmienić zwrot nierówności. Czyli takie zasady trzeba stosować w przypadku nierówności, wszystkich nierówności. No i teraz dopiero przejdźmy do nierówności wykładniczych, ale ponieważ te nierówności wykładnicze po pewnej instrukcji tej początkowej przechodzą w nierówności, mogą przejść w nierówności liniowe, kwadratowe, trygonometryczne, ponownie wykładnicze i logarytmiczne, to zajmiemy się, przede wszystkim zwrócimy uwagę na to, żeby dotrzeć do zmiennych, które będą w wykładniku, a potem pojawi nam się nierówność któregoś z tych pięciu rodzajów. Także że no nie będziemy tam, najprostszy przypadek wybierzemy, żeby to była ta nierówność, która powstanie po opuszczeniu podstaw tych funkcji wykładniczych po obu stronach, że ta nierówność u nas to będzie liniowa, ponieważ inaczej musiałbym jeszcze raz mówić wszystko o nierównościach kwadratowych, trygonometrycznych, logarytmicznych i tak dalej, tak? A są całe lekcje są nagrane, właśnie z tymi rodzajami nierówności. No to więc muszę przygotować tę tablicę. I przejdźmy już do nierówności wykładniczych, ale zanim to zrobimy, to chciałbym, żeby to, co tu jest na dole, pewna własność nierówności wykładniczych, żeby ona była, no, wynikała z czegoś, żeby to nie było zapamiętywanie jedynie. Więc dlatego narysowałem tu dwa wykresy funkcji y równa się 2 do potęgi x i y równa się 1/2 do potęgi x. To mogła być inna liczba, 3, 10, 20, 60, ale ważne, że ta liczba, ta podstawa funkcji wykładniczej jest większa od 1, a tu podstawa tej funkcji wykładniczej mieści się w granicach, jest większa od 0, a mniejsza od 1.
No i teraz można narysować wykres tej funkcji. Jak wybrałem to, tu dwójkę, tam też jedną drugą, żeby łatwo było narysować. Więc jak wybierzemy x równa się 0, to 2 do 0 to jest 1. Jakakolwiek liczba podniesiona do 0 to jest 1. Czyli mamy ten punkt na wykresie dla x równego 0, mamy y równa się 1. Jak x równa się 1, no to mamy x równa się 1, to 1 do 2 do pierwszej to jest 2, czyli mamy punkt na wykresie tu. Tak, w tym miejscu. Potem jak x byłoby równe 2, no to 2 do drugiej to jest 4, czyli dla x równego 2 mamy wartość y równą 4, czyli mamy kolejny punkt na wykresie, ale dla ujemnej wartości, jak x jest równe minus 1, to jest 2 do minus pierwszej, to jest 1 przez 2 do pierwszej, czyli 1 druga, oto dla minus 1 mamy 1 drugą, oto mamy 1 drugą. Jak x jest równe minus 2, no to 2 do minus drugiej to jest 1 przez 2 do drugiej, no to 1 przez 4, 1 czwarta, czyli 1 czwarta dla minus 2, to jest to punkt. No jeszcze jakbyśmy do minus 3, to byłoby 1 przez 2 do 3, to 1 przez 8, to już prawie, że nie da się zaznaczyć, ale no powiedzmy, to jest 1 ósma to w tym miejscu. Czyli to, no i przez te punkty rysujemy linię. To jeden punkt, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak dalej. Więc rysujemy ten wykres funkcji y równa się 2x i co zauważamy, że jak mamy właśnie taką funkcję wykładniczą y równa się b, jak jakaś i to b jest do potęgi x i to b jest większe od jedynki, tak jak w tym naszym przypadku, to jeżeli x rośnie, to i y rośnie. I to jest i dzięki temu możemy właśnie możemy z tego skorzystać przy nierównościach, ale pamiętajmy, że aby te nierówności rozwiązać, to podobnie jak przy równaniach wykładniczych, staramy się obie strony wyrazić ta sama liczba podniesiona do pewnej potęgi. Więc musimy podstawy tych funkcji wykładniczych po obu stronach muszą być takie same. I właściwie ta jedyna trudność, która tu się pojawi w tych równaniach, które za chwileczkę, nie wiem, które to rozwiążemy, to jest właśnie sprowadzanie obu stron nierówności do funkcji o tej samej podstawie, funkcji wykładniczej o tej samej podstawie. Tak? Więc jak już mamy te same podstawy i ma być lewa strona większa od prawej strony, ponieważ nasze b jest większe od jedynki, to im większe x, właśnie to znaczy im większe x, tym większe y. To stwierdziliśmy, bo jest funkcja rosnąca. Ale również odwrotnie. Im większe y, tym większe x. Czyli im większe to od tego, tym większe to od tego. Czyli możemy wtedy zapisać zamiast tej nierówności taką nierówność, porównać wykładniki. Czyli ponieważ b było większe od jedynki, to im większe y, tym większe x. Czyli czym większy wykładnik, więc ten wykładnik musi być też z tego wynika większy od tego wykładnika, czyli z tego wynika, że x jest większy od y i jeżeli nasza tam w wykładniku będzie nasza zmienna jakaś, tam mogą być jakieś funkcje kwadratowe, jeszcze inne, tak w pierwszej potędze x, jakieś wrażenia z x, no to wtedy porównujemy te wykładniki i piszemy właśnie, tak jak tu było, że lewa strona jest większa od prawej, to też będzie wykładnik lewej będzie większy od wykładnika prawej. No i teraz podobnie zrobimy z funkcją y, która się 1 druga do x. No 1 druga, czy to jest, chodzi nam o liczbę, ogólnie o liczbę dodatnią większą od zera, no dodatnia, więc większa od zera, ale mniejszą od jedynki, tak, że to jest tutaj ułamek. No to wstawmy, jakby wstawimy, tu będzie nam prościej niech wstawimy x równa się 0, to 1 druga do 0 to jest 1, więc mamy pierwszy punkt. Potem jak x wstawimy 1, no to będzie 1 druga do pierwszej, to jest 1 druga, to mamy, o tu mamy punkt na wykresie, to jest 1 druga, to jest 1, 1 druga, o tak. Jak wstawimy dwójkę, to jest 1 druga do drugiej, to jest 1 czwarta, czyli dla x równego 2 mamy 1 czwartą, to punkt na wykresie. Jak trójkę, no to będzie 1 druga do trzeciej, to jest 1 ósma, no to już prawie to się trudno zaznaczyć, tak? A teraz jak wstawimy minus 1, no to 1 druga do minus pierwszej, to jest 1 przez 1 druga do pierwszej, czyli dzielenie przez ułamek jest mnożenie przez odwrotność, czy to jest inaczej 1 razy 2 pierwsze, czyli 2 to jest 2, dla minus 1 mamy 2. Jak jest tu x równa, jest minus 2, no to jest 1 druga do minus drugiej, to jest to samo co
1 przez 1 druga do drugiej. 1 druga do drugiej to jest 1 czwarta, ale dzielimy przez tą 1 czwartą jedynkę, więc to jest razy 4 pierwsze, więc to jest 4, to jest 4. To już dalej by mi się nie zmieściło. Więc mam punkt ten i dla minus 2 mam 4, tak? No i mam teraz punkt, ten i ten następny, rysuję linię, która przechodzi przez te punkty. Widzimy, że jest to funkcja malejąca, czyli jeżeli ogólnie w naszym przypadku, jak ta podstawa w funkcji wykładniczej jest dodatnia, czyli większa od 0, ale mniejsza od 1, to jak x rośnie, czyli jak idziemy w tym kierunku, to wartość funkcji maleje, czyli y maleje. Czyli jak mamy teraz nierówność, że b właśnie jakaś liczba, ale mniejsza od jedynki, dodatnia, większa, mniejsza od jedynki, czy ta liczba b, jest do pewnej potęgi, ma być większa od tej samej liczby do jakiejś innej potęgi, to ponieważ jak x jest większe, to y jest mniejsze, to jest odwrotnie również. Jak jest y mniejsze, to x jest większe. Tak? To w obie strony działa. Czyli skoro to y jest większe od tego, to x od tego y musi być mniejsze, czy odwrotnie. Czyli w takim razie, jak opuścimy, w takiej nierówności opuścimy podstawę tej funkcji wykładniczej, ale musimy sprowadzić obie strony do tego, żeby to była ta sama podstawa, to jeżeli to podstawa była mniejsza od jedynki, dodatnia, ale mniejsza od jedynki, to wtedy zmieniamy, porównujemy wykładniki, ale zmieniamy zwrot nierówności. Czy kierunek, czasem się mówi kierunek nierówności, ale ja nazywam to zwrotem, czyli ta strzałeczka była w jedną stronę, teraz będzie w drugą stronę, więc trzeba tylko to pamiętać. I praktycznie cała reszta, no to w zależności od tego, jeżeli w tym x, w tym wyrażeniu x czy y, nasza zmienna będzie w pierwszej potędze, to po opuszczeniu tych podstaw funkcji wykładniczej będziemy mieć nierówność liniową. Jak w tym x i tym y będzie nasza zmienna podniesiona do drugiej potęgi, to będziemy mieli po opuszczeniu podstaw tych funkcji wykładniczych będziemy mieli nierówności kwadratowe. Jak będą tu występowały logarytmy, no to nierówności logarytmiczne powstaną. Mogą być nawet w tych wykładnikach, mogą być kolejne funkcje wykładnicze, to będzie jeszcze kolejny szczebel, będzie kolejna funkcja wykładnicza i trzeba będzie znowu ją rozwiązać podobnie jak tu, aż uzyskamy któreś z tych nierówności, czyli liniową nierówność, kwadratową, trygonometryczną lub logarytmiczną. To wtedy rozwiązujemy te nierówności. No i co? No i teraz praktycznie mógłbym już tu w tym momencie zakończyć, ale jak kilka zadań zrobimy, ale żeby już nie uczyć, nie rozpoczynać jednocześnie po raz kolejny nauki rozwiązywania bardziej skomplikowanych nierówności, na przykład kwadratowych, czy logarytmicznych, czy trygonometrycznych, to ja skupię się na tych wykładnikach, gdzie występuje zmienna w pierwszej potędze, czyli uzyskamy po opuszczeniu podstaw tych funkcji wykładniczych, uzyskamy nierówności liniowe. No bo jeżeli ktoś chce przećwiczyć te różne rodzaje nierówności, które tu powstaną, to odsyłam do tej playlisty z lekcjami z matematyki, tam są wszelkie te nierówności omówione. No to rozwiążmy kilka przykładów w takim razie. I tu widzimy kilka przykładów. Na początku zaczniemy od przykładu, gdzie ta podstawa logarytmu jest dodatnia oczywiście i większa od jedynki. No to przykład pierwszy. No w sumie sprowadza się to na początku do próby wyrażeń po obu stronach naszej nierówności, takich, żeby była to funkcja wykładnicza po obu stronach o tej samej podstawie. Tak? No i w takim razie tu patrzymy. No z trójką to się dużo nie da zrobić, ale 81 to jest, no da się podzielić przez 3,
Dokładnie to jest, znaczy 9 razy 9, a 9 to jest 2 do kwadratu, czy mamy 9 razy 9 to jest 2, przepraszam, 9 to jest 3 do kwadratu, czyli to jest inaczej 9 razy 9, czyli 2 do, 3 do kwadratu razy 3 do kwadratu, czyli jest to 3 do potęgi czwartej, no więc możemy zapisać to w ten sposób, 3 do potęgi x plus 3 jest większe od 3 do potęgi czwartej. No, to jest 3 do drugiej razy 3 do drugiej, czyli 9 razy 9, czyli 81. No i teraz, ponieważ już mamy po obu stronach funkcję wykładniczą o tej samej podstawie, ponieważ ta 3 jest większe, to napiszemy, że 3 większe od 1, czyli mamy podstawę, znaczy funkcji wykładniczej większą od 1, czyli wtedy ta funkcja jest rosnąca. Wtedy, skoro lewa strona jest większa od prawej, to wykładnik lewej jest większy od wykładnika prawej, czyli mamy, że x plus 3 jest większe od 4. Nie musimy zmieniać zwrotu nierówności. No i przenosimy tylko na drugą stronę. Wychodzi, że x jest większe od 4 minus 1, czyli x większe od 1. Możemy zrozumieć, że x jest elementem przedziału od otwartego, od 1 do plus nieskończoności. Teraz zadanie drugie. Mamy tu po lewej dwójkę, no z dwójką też już nic nie możemy zrobić, ale 64 da się podzielić przez 2 na pewno. To jest inaczej 8 razy 8, a 8 to jest 2 do trzeciej, czyli 8 razy 8 to jest 2 do trzeciej razy 2 do trzeciej, to jest 2 do szóstej, tak? Więc zapisujemy, czyli 2 do 4x minus 2 mniejsze równe od 2 do 6, ponieważ to tak jak wcześniej nasza dwójka jest większa od jedynki, czyli mamy podstawę funkcji wykładniczej po obu stronach taką samą i większą od jedynki, to przy podstawie większej od jedynki ta funkcja jest funkcją rosnącą, czyli jeżeli ta funkcja ma być mniejsza od tej, to wykładnik tej funkcji musi być mniejszy od tego wykładnika, czyli mniejsze równe oczywiście, czy mamy, że z tego wynika, że 4x minus 2 jest mniejsze równe od 6. Przenosimy dwójkę na drugą stronę. 4x mniejsze równe od 6 plus 2, czyli 4x mniejsze równe od 8, czyli x mniejsze równe od 2, czyli x mieści się w przedziale jest mniejszy, czyli od minus nieskończoności do dwójki, ale tu jest przedział zamknięty, bo tu jest mniejsze równe, tak? No i teraz kolejny przykład. Tu w tych pierwszych dwóch przykładach to zmienna x była tylko po jednej stronie, a teraz tu nadal będzie ta podstawa funkcji wykładniczej większa od jedynki, dodatnia większa od jedynki, ale już ta zmienna pojawi się po obu stronach, tak? No to w takim razie, czy dałoby się prawą stronę wyrazić jako 25 do jakiejś potęgi? No raczej nie. W takim razie szukamy jakiejś wspólnej podstawy funkcji wykładniczej, żeby można było wyrazić obie strony jako ta wspólna podstawa do pewnej potęgi. Tak? Więc tu już widzimy, że to raczej będzie piątka. No to 25 to jest 5 do kwadratu, czyli 5 do kwadratu, bo nawet zapisać od razu, czy to jest 5 do kwadratu i całość do potęgi x. I teraz tu nadal bez zmiany, ponieważ to jest dodatnia wartość, to też to na razie nie zmieniliśmy, tylko formę zmieniliśmy, te 25, to nadal to się nic nie zmienia, a 125 to jest 25 razy 5. A 25 to jest 5 razy 5, to jest inaczej 5 razy 5, tu już mamy 25, jeszcze razy 5, czyli 5 razy 5 razy 5 to jest 5 do trzeciej, czyli mamy to 125 to jest 5 do trzeciej, a całość do potęgi x plus 1 podnosimy. Oczywiście jak mamy pewną liczbę do jakiejś potęgi, całość jeszcze do potęgi, to mnożymy wykładniki wtedy, tak? Czyli mamy 5 do 2x jest większe od 5 do 3 razy x plus 1.
ponieważ mamy już po obu stronach funkcje wykładnicze o tej samej podstawie i ta podstawa, proszę, 5 jest większe od jedynki, więc jest to funkcja rosnąca, czy więc jeżeli lewa strona jest większa od prawej, czy ta funkcja po lewej stronie jest większa od tej funkcji po prawej, to wykładnik tej funkcji po prawej musi być większy od wykładnika tej funkcji po lewej. No to i tu będę wymnażał, będzie 3x plus 3, czyli z tego wynika, że 2x jest większe od 3x plus 3. Wyrażenia z x przenoszę na jedną stronę. Znaczy, oczywiście, gdybym ja przenosił dla siebie, to bym przeniósł, bym popatrzył na to, że to jest plus 2x, a to plus 3x, że przeniósłbym to 2x na stronę prawą, a trójkę na stronę lewą, żeby nie mieć przy x wartości ujemy. Ale powiedzmy, ktoś by nie zauważył i zawsze przenosi na niewiadomy na lewą stronę, to my też możemy to zrobić, więc będzie tak bezmyślnie, czy automatycznie 2x minus 3x jest większe od trójki. Czyli mamy, że minus x, bo to jest minus 2x minus 3x, to jest minus x jest większe od trójki. Mnożymy obie strony przez minus 1. Pamiętamy, że wtedy trzeba zmienić zwrot nierówności, czyli jeżeli mnożymy razy minus 1, to będzie x mniejsze wtedy będzie od minus 3, czyli x jest elementem przedziału otwartego w tym przypadku od minus nieskończoności do minus 3. Ale zobaczcie, że gdybym przeniósł to 2x na stronę prawą, a 3 na stronę lewą, to miałbym po tej stronie minus 3, a po tej miałbym 3x minus 2x, czyli x, że x było mniejsze od minus 3. To jest dokładnie to samo, co tu. No to więc już mamy trzy takie proste zadanka, a teraz przykłady, gdzie ta podstawa funkcji wykładniczej jest większa od 0 dodatnia, ale mniejsza od jedynki. I ostatnie dwa zadania z podstawą funkcji wykładniczej, która jest dodatnia, ale mniejsza od jedynki. I zobaczmy zadanie czwarte, 2 trzecie do potęgi x, to jest większe równe od 36 szesnastych. No z tym już dużo zrobić nie można, ale tu zauważamy, że 36 to jest 6 do kwadratu, czy 6 do potęgi drugiej, a 16 to jest też to jest 4 do potęgi drugiej. Tu ważne jest, że szukamy takich podstaw funkcji wykładniczej, żeby do tej samej potęgi podnosić liczby w mianowniku i w liczniku. No to zajmijmy się może tą prawą stroną, spróbujemy ją jakoś wyrazić przez te 2 trzecie, tak żeby mieć po prawej stronie również 2 trzecie podniesione do jakiejś potęgi. W takim razie co wiemy, że 36 szesnastych to jest to samo co 6 do drugiej przez 4 do drugiej. Wtedy, jak mamy ten sam wykładnik, możemy to zapisać jako 6 przez 4 do drugiej, a tu da się skrócić, to będzie 3 drugie do drugiej. No tak, ale tam mamy 2 trzecie. 2 trzecie, no to równie dobrze można by zamienić 2 trzecie na 3 drugie, jak 3 drugie na 2 trzecie. I pewnie gdybyśmy tak dla siebie rozwiązywali, to pewnie byśmy zamienili 3 drugie na 2 trzecie. Na po prostu 2 trzecie to jest to samo co 3 drugie, odwrotność 3 drugie, czyli 3 drugie do potęgi minus pierwszej. Ale my chcemy tu przećwiczyć nierówności wykładnicze, gdzie mamy podstawę logarytmu większą od 0, ale mniejszą od jedynki, no to ja sobie zmienię to 3 drugie jak na 2 trzecie do potęgi minus pierwszej, bo 2 trzecie to jest odwrotność 3 drugie, czyli 1 przez 3 drugie, czyli raczej 3 drugie do potęgi minus pierwszej. W takim razie to się równa. 2 trzecie do potęgi do minus pierwszej i całość do potęgi drugiej. To się równa 2 trzecie, tu się wymnaża wykładniki, czy 2 trzecie do potęgi minus drugiej. No to więc możemy to równanie, nierówność zapisać w ten sposób. To jest 2
trzecie do potęgi x jest większe, równe od tego, czyli od 2 trzecich do potęgi minus drugiej. Więc ponieważ podstawa funkcji wykładniczej jest taka sama po obu stronach, ale jest mniejsza od dodatnia, ale mniejsza od jedynki, to z tego wynika, że skoro lewa strona, ta funkcja wykładnicza po lewej stronie była większa równa od tej po prawej stronie, to znaczy, że wykładnik po lewej stronie jest mniejszy równy od tego wykładnika. Czyli to napiszemy, że 2 trzecie jest mniejsze od 1, większe od 0 i z tego wynika, że x jest mniejsze równe od minus 2. Zmieniamy po opuszczeniu podstaw funkcji wykładniczej, zmieniamy zwrot nierówności. Czyli, że x nasze zawiera się w zbiorze od minus nieskończoności do minus 2 włącznie, więc tu jest zamknięty przedział. No i teraz podobnie zadanie po prawej stronie. No tu jest akurat prościej, bo tu już widzimy, że na pewno 1/7 da się wyrazić jako 1/10 do potęgi drugiej, więc może po kolei zróbmy, czy mamy z lewą stroną nic nie robimy, czy to jest 1/10 do potęgi 2x plus 8 większe równe od 1/10 do kwadratu i całość do potęgi 3x. Czyli znowu z lewej strony nic nie robimy. Na razie nie ma potrzeby. To jest większe równe. Jak mamy coś do potęgi, całość i jeszcze do potęgi, to mnożymy wykładniki. Czy to się równa 1, no to jest większe równe od 1/10 do potęgi, mnożymy to jest przez 6x. I ponieważ podstawa funkcji wykładniczej jest po obu stronach ta sama i dodatnia, ale mniejsza od jedynki, to z tego wynika, że odwrotna jest zależność między wykładnikami, czyli opuszczam podstawę funkcji wykładniczej i porównuję wykładniki, ale zmieniam zwrot nierówności, czyli z tego wynika, że 2x plus 8 plus 8 jest tu, bo większe równe, to będzie mniejsze równe 6x. No i mogę, no oczywiście teraz tak jak poprzednio, ja bym przenosił to 2x na stronę prawą, a nie 6x na lewą, ale powiedzmy, że ktoś ma ten nawyk i zawsze przynosi niewiadome wrażenia z niewiadomi na lewą stronę, więc zróbmy tak samo, to 2x minus 6x, a to 8 na drugą stronę, czyli to jest mniejsze równe od minus 8, ponieważ to przenoszenie to jest tak naprawdę dodawanie lub odejmowanie do obu stron jakiejś tam wielkości, więc nie ma potrzeby zmiany wtedy zwrotu nierówności. Otrzymujemy minus 4x jest mniejsze równe od minus 8. Mnożymy obie strony przez, przepraszam, nie mnożymy, to będziemy, podzielimy obie strony przez minus 4, żeby samo x obliczyć. Oto otrzymamy, że to będzie x mniejsze od minus, o, przepraszam, to jeszcze napiszę, minus 8 przez minus 4, ale dzielę przez liczbę ujemną, zmieniam wtedy zwrot nierówności, czy będzie wtedy większe równe, czyli że x większe równe minus 4 przez minus 8 przez minus 4 to jest 2, większe równe 2, lub inaczej x znajduje się w przedziale, tu jest zamkniętym, od 2 do plus nieskończoności. No i tu akurat w tych wykładnikach były wielkości zależne najwyżej w pierwszej potędze od naszej zmiennej, ale mogłyby być tam funkcje kwadratowe. No to wtedy po opuszczeniu podstaw funkcji wykładniczej mielibyśmy nierówności kwadratowe. Mogłyby być tu w wykładnikach mogłyby być na przykład funkcje trygonometryczne. No to wtedy po opuszczeniu podstaw funkcji wykładniczej
zasadniczych mielibyśmy nierówności trygonometryczne i tak dalej. Tak? Więc jak ktoś chce przećwiczyć te różne dalszą część dla trudniejszych przypadków, no to w sumie się to sprowadza do ćwiczenia nierówności kwadratowych, trygonometrycznych lub logarytmicznych. Możecie znaleźć te wszystkie nierówności tam na playliście z lekcjami z matematyki, a później ja będę rozwiązywać te jeszcze dużo trudniejsze zadania, wszystkie zadania takie dość trudne z nierówności różnego rodzaju, jak będę rozwiązywał arkusze maturalne, ale na razie muszę jeszcze dokończyć, że brakuje mi tylko, żeby ten cykl taki równań i nierówności wszelkiego rodzaju zakończyć, to jeszcze muszę jedną lekcję o nierównościach logarytmicznych i potem być może właśnie poszukam jakiegoś nowego kierunku. Na pewno wcześniej czy później będą rozwiązywane arkusze maturalne i tam to zadanie już pewnie dużo trudniejsze, takie było, gdzie łączy się tam różne działy. Tak? No w takim razie jeszcze raz powiem, że to będę kończył, więc jak zawsze proszę o subskrybowanie kanału, jeżeli ktoś uważa, że troszeczkę pomogłem, bo to mi pomaga pomóc innym osobom, innym uczniom. To już koniec tej lekcji, także do zobaczenia, do usłyszenia.